Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Propozycję.
pozycja ta mnie dziwi. Przyjazny z wilkiem, lecz właściwie niepotrzebnie ja się dziwię. Przecież nie ma nic w tym złego, że wilk chce być mym kolegą. Nic nam chyba nie przeszkadza zawrzeć przyjaźń. Wilcie, zgadzasz? Oczywiście, przyjacielu, chodźmy razem więc do celu. Razem? Dokąd? Do mej babki. Ty masz sprawne 4 łapki, a ja sprawne mam 2 nogi. Zatem chodźmy, wilku, drop! Lecz ty, babcia 2 kapturku, ujrz wilka na podwórku, to strach ją może oblecieć. Ależ wilku, ja jej przecież wszystko powiem i wyjaśnię. O naszej przyjaźni? Właśnie. Powiem, wilk to mój kolega i dlatego za mną biega. Z przyjacielem zawsze razi w końcu. Po to są przyjaźnie, by nie chodzić w samotności. Moja babcia cię gości. Nie za drzwi nie wygoni, choć od wilków człowiek stroni. Nie wygoni cię na pewno, bo jest dla mnie bliską krewną, a ty bliskim przyjacielem. Więc nas łączy bardzo, bardzo wiele. A
jednak powodu zaspokoić nami głodu. Babciu, gdzie jesteś? To moje. Okieneczko, puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego pan tu mnie szuka? Oburzyła się Biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie, bo ja jestem jego wata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciała. Leciała, a wieczorem ślub już brała z muchomorem. Od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka, żuk za żonę żuka szuka. Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość.